Proszę usiąść. Proszę księży, po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 niemal natychmiast ówczesne władze i dowódcy Wojska Polskiego podjęli decyzję, że koniecznie trzeba zorganizować duszpasterstwo wojskowe, bo najważniejsza według niektórych jest siła miecza, to prawda, ale inni mówią, że ważniejsza jeszcze jest siła ducha. I dlatego też biskup Stanisław Gall organizuje struktury duszpasterstwa wojskowego na czas pokoju i na czas wojny, a był to czas pełen niepokoju. Pisali księża i zarówno zawodowi, ale jak wspomniałem w czasie homilii, także i ci przygotowani na czas wojny piękną historię, znacznie wcześniej. Z racji stulecia biskupstwa polowego była zorganizowana wystawa, a w niej wiele dokumentów potwierdzających to, że rycerzom, żołnierzom zawsze towarzyszył duchowny. Najważniejsze bitwy poprzedzała msza, a kapelani sprawdzali się także i na polu walki, bo oni nie tylko nieśli pomoc duchową, ale współpracowali z sanitariuszami, ratownikami pola walki. Każdy ma swój czas. Piękne historie, przynajmniej po części je przypomniałem w homilii. Ale teraz jest nasz czas. To my mamy, jako zawodowi kapelani, towarzyszyć żołnierzowi Wojska Polskiego w kraju i poza jego granicami. Tak, my nigdy nie będziemy takimi fachowcami, jakimi oni są, ale mamy im towarzyszyć. Mamy poznać, czym oni się zajmują, co wykonują. I jeśli chcemy, żeby nas szanowali, to trzeba to udowodnić. Wczoraj miałem telefon od dowódcy 8 bazy transportowej z Krakowa, bo kapelan po wykonaniu 3 skoków spadochronowych został odwołany na misję do Turcji. Ten wyjazd się przedłuża, ale oto w ostatnich 2 dniach marca jest szansa, żeby ukończył ten kurs spadochronowy i żeby mógł przypiąć sobie do munduru oznakę, która mówi o tym, że on posiadł tę specjalność. Co to mówi, o czym to świadczy? Że żołnierze oczekują, by kapelan był z żołnierzem w czasie pokoju w kraju, ale także i na misjach zagranicznych. W zeszłym roku spośród 108 kapelanów ordynariatu polowego 22 było na misjach zagranicznych. W tym roku będzie ich 24, ponieważ 2 okręty wychodzą w morze, a wraz z nimi kapelan. Kapelan odgrywa ważną rolę. Pamiętam, kiedy w Afganistanie zmieniała się forma służby naszego żołnierza z tej formy bojowej na szkoleniową, były takie pomysły, żeby kapelan dojeżdżał raz w miesiącu, ale raz, drugi i trzeci, ostatni raz na Trzciańcu spotkałem żołnierzy, którzy właśnie przygotowywali się do tej misji. Oni powiedzieli, bez kapelana nie jedziemy. On jest nam bardzo potrzebny. No i tak się stało, że kapelani nadal towarzyszą. Także i w Afganistanie. Ostatnio rozmawiałem z naszym kapelanem. Mówił, że odwiedził już wszystkie bazy. Planuje kolejne odwiedziny do świąt wielkanocnych. Boże księży, po otrzymaniu promocji oficerskiej
jesteście, czy będziecie przydzieleni. Gdyby był ten najczarniejszy scenariusz realizowany, choć mówimy, Boże, zachowaj, ale jednak każdy z was będzie musiał wspomagać kapelanów zawodowych. Niektórzy z was wstąpią w szeregi kapelanów zawodowych ordynariatu polowego, bo jest taka potrzeba. 30% kapelanów jest w ciągłej rotacji. Tak, bo kursy językowe 5-miesięczne sprawiają, że trzeba oddelegować kapelana na 5 miesięcy, żeby rzeczywiście intensywnie zajął się poznaniem języka angielskiego, bo bez tego trudno funkcjonować na misji. No i oczywiście 10 kapelanów poza granicami naszego kraju w tym momencie przebywa. A potrzebne jest przygotowanie 2,5 miesiąca wcześniej. Muszą odbyć wszystkie kursy. Muszą być certyfikowani razem z żołnierzami, żeby no, nie być taką zawadą i przeszkodą. Boże księży, jeżeli ktoś z was zdecyduje się, by wstąpić w szeregi kapelanów zawodowych ordynariatu polowego, no musi mieć pewne przymioty. Oczywiście czysty życiorys, bez żadnej rysy. Nie tylko dlatego, żeby was służby nie sprawdzając nie odkryły i powiedziały, nie, nie, z tą przeszłością to nie ma miejsca dla ciebie wojsko. Ale musimy być świadkami wiary, uczciwości, sprawiedliwości. Jak czytamy w Ewangelii, jeśli wasza sprawiedliwość i inne przymioty nie będą w wyższym stopniu, to się nie nadajecie. Musicie być ludźmi dyspozycyjnymi. Prawie 30% kapelanów w roku jest w rotacji. Nasze parafie, nasze garnizony to od Świnoujścia poprzez Warszawę do Przemyśla i druga przekątna, od Suwałk aż po Żagań, Świętoszów i Kłodzko. Mogę powiedzieć, że mam wspaniałych kapelanów. Tutaj nigdy mi się nie zdarzyło, w ponad 10 lat jestem biskupem polowym, żeby ktoś zapytał, a po co, a może nie ja, a może ktoś inny. Tu nie ma takiej sytuacji, jak bywają w diecezjach i nawet w zakonach, że ślubował posłuszeństwo biskupowi jego następcom, ślub posłuszeństwa, no ale jest wiele pytań, a czasem jest opór, żeby podjąć się zadań, które mu wyznacza przełożony. Boże księży, należy do tych, którzy chcą rządzić tam, gdzie nie posiał i zbierać tam, gdzie nie rozsypał. Stawiam duże wymagania, ale musicie wiedzieć, że tu, w tym miejscu, 19 grudnia 2010 roku powiedziałem te słowa, że kapelani, księża są najważniejszymi i pierwszymi moimi współpracownikami. Każdy ma bezpośredni kontakt telefoniczny ze mną. Nikt nie przefiltruje wiadomości. Każdy kapelan z odległego kraju raz w miesiącu telefonicznie ze mną się musi skontaktować. Ja zawsze na imieniny, na święta, do każdego księdza dzwonię, składam mu życzenia. To musi być team, to musi być jedność. A więc te walory są potrzebne, żeby ktoś mógł zasilić szeregi ordynariatu polowego. Proszę księży, takie potrzeby są, bo księża osiągają wiek emerytalny i muszą odejść, to znaczy 60 lat. Czasem pojawia się choroba czy inne okoliczności, więc te potrzeby są. Ale jak mówię, wymagania są bardzo wysokie. Służba w wojsku, w ordynariacie jest niezwykłą służbą, naprawdę. Jestem pod wrażeniem tego, że służba ta przez kapelanów jest wykonywana w sposób naprawdę wzorcowy. Otrzymujemy pochwały i od dowódców,
ale także i od dowódców zaprzyjaźnionych armii z różnych rejonów świata.